Tarnowska Nagroda Filmowa to niewątpliwie fantastyczne wydarzenie kulturalne. To możliwość zobaczenia wielu, z pewnością ciekawych, filmów pełnometrażowych oraz krótkometrażowych. Jest to również okazja na spotkanie wielu osób, które budują polską kinematografię. Dlatego właśnie gorąco zapraszam wszystkich do Kina Marzenia. Szanowni Państwo, zwracam się do wszystkich miłośników kina, do wszystkich kibiców polskiej kinematografii. Za moment rozpoczynamy 37. Tarnowską Nagrodę Filmową, festiwal wybranych polskich filmów pełnometrażowych. Historia tego festiwalu to historia kilku zapaleńców grupy miłośników kina właśnie, która spowodowała, że w Tarnowie mamy prawdziwy festiwal filmowy. W tym roku także chcieliśmy Państwu zaprezentować kolejne ważne dla Tarnowian miejsce festiwalowe i także nie tylko festiwalowe, bo miejsce przestrzeniową dla kultury naszego miasta. Myślę tu oczywiście o Domu Kultury na osiedlu Westerplatte, Dom Kultury Westerplatte 8A. To miejsce, które w tym roku także będzie gościć miłośników naszego kina, ale głównie miejsce będzie otwarte dla młodzieży, która będzie tam brać udział w warsztatach aktorskich, w warsztatach filmowych. Oczywiście nasze imprezy odbywać się będą również w Amfiteatrze Letnim, w naszej siedzibie, w Rynku 5, w naszych piwnicach. Tutaj mamy także piękną wystawę Maxa Bereskiego. No i oczywiście Kino Marzenie, o którym już wcześniej wspominałem. Tam mamy konkurs główny oraz sekcję filmów dziecięcych, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Miesiąc temu zorganizowaliśmy konferencję prasową, która zapowiadała program Tarnowskiej Nagrody Filmowej. W myśl naszego regulaminu i tego, co chcemy pokazywać w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, program będzie składał się z wszystkich tych elementów, które zawsze chcemy Państwu zaproponować, tym samym opowiedzieć o kondycji polskiego kina. Tarnowska Nagroda Filmowa to także szersza opowieść o polskim filmie. To na przykład plakat i zapraszamy Państwa na wystawę plakatów tegorocznej Tarnowskiej Nagrody Filmowej, plakaty Maxa Bereskiego i spotkanie z autorem. Zapraszamy Państwa także na wystawę plenerową, która opowiada o takim duecie szczególnym, duecie Andrzej Wajda, wybitny reżyser, ale także dokumentalistka, fotografka Renata Pajchel. Będziecie Państwo mogli odbyć taką podróż, oglądając werki, bo tak się nazywają te fotografie, z planów zdjęciowych Andrzeja Wajdy, autorstwa Renaty Pajchel. Ta wystawa jest wystawą plenerową na ogrodzeniu Parku Strzeleckiego. Jesteśmy właśnie po konferencji prasowej 37. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Zdradziliśmy wszystkie nasze programowe plany od konkursu głównego przez krótkie metraże po nowe formy. I taką nową formą w tym roku będzie wieczór, który odbędzie się pod nazwą Jeszcze krótsze metraże. To będzie pokaz wyselekcjonowanych przez nas teledysków, bo to bardzo ciekawa forma, która interesuje twórców filmowych i takim wspólnym mianownikiem tego, co się wydarzy, będzie to, że będą to teledyski zrealizowane przez reżyserów filmowych, których filmy pokazywane były podczas poprzednich edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej, zresztą niejednokrotnie nagradzane. O klasie tych klipów świadczy też fakt, że były one nagradzane prestiżowymi laurami branży muzycznej, czyli Fryderykami, czy były do nich nominowane, oraz nagrodami na Jach Film Festival. Podam tylko przykłady, będzie tam m.in. teledysk Wojciecha Smarzowskiego, Jerzego Skolimowskiego czy Jana P. Matuszyńskiego. Cały wieczór poprowadzi Kasia Borowiecka, która będzie z nami w Tarnowie, znana jest z prowadzenia spotkań z twórcami, także szykuje się ciekawy wieczór nie tylko dla wielbicieli kina, ale także dla wielbicieli muzyki. Tarnowska Nagroda Filmowa, 37. edycja. Gorąco zapraszam.